No, hejka na moim kanale. Witam Was przy starym domu i razem z Piotrem. Dzień dobry, witam Państwa. Który remontuje tutaj dach. Tak, od miesiąca. Od miesiąca, tak. Nie? Czyli w sumie co, już końcówka pomalutku? Tak, dużo powiedziane końcówka. Mhm. Jeszcze sporo pracy przed nami, bo tutaj jeszcze inwestor sobie zażyczył wystawkę. Ten dach już jest taki połamany dosyć mocno, a tutaj jeszcze ma być wykurz. Mm-hmm. Ten budynek to jest stara leśniczówka? Tak, była leśniczówka, dokładnie. Tutaj mieszkali miejsko leśniczy i pracownicy leśni. Dosyć spory dom, bo dach to pewnie jest 450 metrów. No, bardzo duży. Dwa razy większy taki jak twój. No, duży. Zaraz wejdziemy do środka i zobaczycie, no bo jeszcze nic nie jest ruszone w zasadzie, to jest dopiero przed remontem. Pewnie zakupiony był całkiem niedawno i teraz dopiero remont dachu. Tak, na wiosnę chyba inwestorzy to kupili. Aha. I no, zaczynamy właściwie od dachu i było częściowo naprawiona wieźba dachowa, bo przez 10 lat chyba to nie było zamieszkałe, więc dosyć mocno było drewno zniszczone, bo zaciekało w koszach, te belki musieliśmy wymieniać, belki stropowe również wymienialiśmy częściowo i... Będę mogła wejść tam do Ciebie do góry? Tak, zapraszam. Gdzie tam? Tam wysoko? No. No? Ja? Piotr, no co Ty, ja? Zrobiłem gniazdo u góry tam na kominie. No, dokładnie. Żeby posiedzieć pewnie. Czyli wejdziemy teraz do środka, ja Wam pokażę, jak wygląda to w środku. No jest tak, ten dom trochę podzielony jakby na dwie części, takie dwa mieszkania jakby, nie? Myślę, że więcej, bo tutaj cztery rodziny podobno mieszkały. Ale jest to przeznaczeniem dla dwóch osób, tak? Tak, z tego co mi wiadomo, to inwestorzy... Jakby się ktoś szczepiał, że mam duży dom. Nic nie wiecie o dużych domach. Także teraz wejdziemy, zobaczymy sobie w środku, jak oprowadzę naszych widzów po środku, to wejdę do Ciebie do góry i poopowiadasz, co tam robiłeś na dachu. W porządku. Okay? No jeszcze może poddaszę wtedy, tam będzie więcej chyba widoczne, na poddaszu jeszcze, co wymienialiśmy, nie? No tak. Fajnie Cię widzieć. Fajnie. Okej, okay. Idziemy. Dobrze, czyli tu główne wejście jest tutaj? Główne wejście jest od strony frontowej, tam jak właśnie, nie? Bo tak, tak widziałam. Tak. Tutaj jest bardziej od podwórka. Tu jak widać jest nasz warsztat. Aha. Czyli mamy piec, ciepło, możemy sobie pracować przy blasze, tytancynku. No tak, tak. I takie obróbki standardowe, moje ulubione, czyli w rąbku. Mhm. To wszystko zaklepać, a tu jest idealnie właśnie popołudniami, żeby sobie pogrzebać. Bo są długie popołudnia. Więc tak tutaj sobie to robimy. Zapraszam. Śmiesznie, bo tak krzywo się wydaje. Czy mi się nie wydaje, czy jest krzywo? Nie wiem, wiesz. Tak leci, nie? Tak, tak? Na prawą stronę wszystko. Podłoga może też jest trochę, bo tutaj podłogi są do remontu. Harnasz? No tak, może być i harnasz. O, tu zaciekało dosyć mocno. No i ta belka właściwie też jest do wymiany. Tutaj dwie belki stropowe. Są do wymiany, ale to, że tak powiem, jak będzie aura taka nie sprzyjała na dworze, a już powoli taka robi, to będziemy to wymieniać. Bo to jest ten piec taki ciekawy. Bo co, nie tylko dach będziesz miał tutaj? Dach i to co z drewnem, belki stropowe to zrobimy jeszcze. Aha, czyli tak jak u mnie w zasadzie, tak, nie? No. A kiedy mają zamiar tutaj właściciele ruszyć z takim remontem w środku? Nie mam pojęcia. Nie masz pojęcia. Układ taki na okrętkę, nie? Tak. Jak widać. Tak widać, no. Jak w tych starych, a tu co się, o matko, co się z tym piecem stało? To może wybuchło coś. Aha. Pewnie ktoś palił tak jak ja, nieumiejętnie i na maksa. Ten piec jest ciekawy, nie? Na dwa pomieszczenia. Aha. Stawiony.
Faktycznie. Tak. Czyli ta, ty takie coś pierwszy raz widzę. Ja, no, a tutaj mamy czyli drugą jest część. Po tej stronie? Tak, i tu mamy drugą część. I tutaj jest druga część. Ale jaja. Ciekawe, czy ten piec był i dopiero ścianę na przykład dostawiono? Myślę, że ta ściana jest drewniana. Ona jest tylko tam przedzielona, a pewnie to było jedno duże pomieszczenie. Mhm. I zostało przedzielone i tak piec został w tym umiejscowiony. Mhm. Hmm. Zapraszam. Innowacyjnie. Idziemy dalej. To jakaś toaletka. Głęboki to jest, PRL. To jest urbex. Urbex za maksa. Chyba długo był niezamieszkały, nie? Sporo. Z 10 lat, 10-12 lat tutaj nikt nie mieszkał. Mm-hmm. No i też nie dbał o to. No, tu mamy kolejne pomieszczenie. I tutaj za tą ścianą? Z za kolei, tą pokoju, tam co byliśmy jesteśmy, u was na tak, herbacie, tutaj właściwie nie? Tak. Jesteśmy tutaj zaraz za tą ścianą. Bo Piotr tutaj mieszka. Tak, ale w części tej takiej zamieszkałej. Takiej. Tak. Tam są co? Dwa pokoje, łazienka i kuchnia, nie? Tak. Pewnie jakoś tak. Dwa pokoje, łazienka, kuchnia. No i zapraszam na górę. Czyli tutaj jest główne wejście i tutaj od razu... Możemy sobie... Otworzymy? Możemy? Aha, pewnie. A! Oh. No, jest rusztowanie. Tak. No tak. Tu w ogóle tego, taka ładna ta wieś, taka urokliwa, nie? Takie stare domki drewniane. Tak, tak jest, jak tak... z góry my to z dachu patrzymy na to, to tak wygląda, jakby tutaj był las wykarszowany i postawione kilka domów i, i tak właściwie taka to jest stara odcięte. Wioska, ta, nie? Stara taka stara wioska. No, zresztą i tutaj domy, ten dom te, taki największy. Takie... Drewniane jest to po około 100 lat tutaj. Tak, tak. Jak tutaj wyjechaliśmy z tej strony tutaj jakby i tak sobie mówię, kurczę, mówię, ale jakie urokliwe miejsce, a tu się nagle patrzę na prawo, mówię, o, to tutaj. No, fajnie, ładnie. Czyli jak zwykle w starych domach to bywa tego typu, jest główne wejście, które nie jest użytkowane. Drewniane schody do góry. Potencjał w sumie ogromny tak naprawdę, bo jest ogromny ten dom. O, czuć. Jak Agnieszka pali. Agnieszka pali, no. Kominy są czuć. Za 3 miesiące będą, czy 2 miesiące będą okna wymieniane, jak my skończymy. Aha. Już wiem, że inwestor ma zamówione. Aha. Czy już są gotowe właściwie, czekałem na montaż, ale to przed naszymi pracami to nie bardzo. Tak, tak. Takich pomieszczeń, zaraz weźmiemy sobie, podświetlimy. Ale fajnie, tak na garderobę, nie? O. Uważaj, bo tam jej takie przeżarte. O, tutaj tak niebezpiecznie, nie? Nie, bezpiecznie. O! Ale tak jak widać, tutaj się cały lało. Cały Piotr, bezpiecznie, nie? Tak, to się lało koszem, więc tutaj te belki były też wszystko przebite. Musieliśmy je wymieniać, sztukować, wymieniać, dokładać. Mhm. Ja pierdzielę, ile wszystko... roboty. No, druga strona to samo. Gadam, jak wszyscy, co do mnie przychodzili i przyjeżdżali. Jej, ale roboty. No jest. No jest. Nie? Ale urok tutaj miałeś. Domów jest, ale tutaj dużo, dużo pieniędzy i cierpliwości. No tak, jak to przy starych domach, nie? Tak. No, ale tutaj to miałeś robotę. To tylko ten narożnik był taki, w takim nie, stanie? Każdy. Czy każdy, ojej. Narożnik był każdy, to właściwie. Tak. Wszędzie, gdzie jest kosz dachowy, to wszędzie się właściwie lało, nie? No, ta dachówka nie była szczelna. No tak. Takie dziwne te pomieszczenia, takie jakieś takie... Te konstrukcje dachu jest taka kopertowa. No tak, bo tutaj takie wykusze, takie ta, to, nie? No, tu jest takie... Tutaj zrobiliśmy też jeszcze jeden wykusz. O, tego kurczę. Też nie było. Ale tutaj inwestor chciał, to chyba prawdopodobnie łazienka będzie, więc tutaj... No... No i tutaj o, to robi wrażenie, super. I taka sama ma być druga. Z tamtej strony. Czyli pewnie takie panoramiczne może będzie nawet, nie? Okno. Albo tak, nie, co? Nie wiem. Nie wiem. No tak, nic nie wiemy. Nie wiem, nie wiemy, tyle, ale oglądamy. Ja wiem tyle, że na 60 metrach się fajnie mieszka i nie trzeba żony szukać. A na 500 to jest dużo, naprawdę. Dużo tego szukania. No tutaj to samo, też narożnik, też tam ciekło, więc... Takie standardowe. Kurczę, dużo. No, naprawdę dużo. I tutaj ma być jeszcze jeden wykurz. W zasadzie prawie wszędzie podmianki były. Tak. No, wejdziemy sobie jeszcze na górę, bo jeszcze na górze mamy. A to fajne jest też takie pomieszczenie. Fajne. Mhm. Czy jest tu się kot? Kot, no tak. Ten grubas pewnie gdzieś jest. A to pewnie jest. Grubas, tak. Tęskni za tobą. Bubu. Bubu, już idę.
No warunki do pracy masz takie, kurczę, zimno, nie? Teraz tak, ostatni tydzień to zaczęło sypać śniegiem a tak jest, nie ma dramatu. Teraz najgorsze, bo musimy jeszcze wachlować ten śnieg z dachu, sypywać, czyścić sobie. Mhm. Nowy, zapraszam na górę. Aha, za Piotrem się nie nadąży. O, wow! To jest potencjał, mi się wydaje, na mieszkanie fajne, nie? Tak. Tutaj jest, no, jest poddasze. Tak by trzeba było się poschylać, ale... ale tutaj jest fajnie, no to tutaj okienko, tabelka, nie? Koszowa to była, właściwie cała była skorodowana. Podeślę ci fotki też. No to teraz się nie belka dziwię, stropowa. Że ty tutaj tak długo jesteś, nie? No, dosyć sporo. Tutaj te belki stropowe były zgnite, bo to właściwie cały kosz się na tym trzyma. Ja pierdzielę. Dokładnie. No, w zasadzie widzę, że wszystko, całe odeskowanie. Deskowanie jest nowe, tak. No, bo te stare deski trzeba było zdjąć, naprawić. Wszystkie właściwie krokwie są podokręcane, bo one były na stare gwoździe, więc takie... No, i właściwie mamy cały dach obfoliowany, prawie że przyłatowany, więc jest szczelny już teraz, nie? Tak, tak. Przewidujesz na jak długo jeszcze roboty? Problem jest z dachówką, się okazuje. O. Że mieliśmy mieć w tym roku dachówkę, a jednak jej nie będzie, bo nie załadują nam fabryce. I dachówka przyjedzie pewnie drugi tydzień stycznia. Ale ja mam czas na to, żeby tutaj porobić sobie po pierwsze żebróbki i kominy. Mieliśmy murować, właściwie miały być odmurowane, ale podjęliśmy decyzję, że będziemy robić blacharkę, czyli takie żaluzje. Więc jest dużo pracy. Piotr, czyli tobie, nie wiem, pora roku nie robi na przykład w remoncie dachu? Robi, ale ja to robię z pasją i dla mnie... No to ja wiem, że ty z pasją to robisz, ale co? Dla mnie ważniejsze jest to, żeby to było dopracowane, zrobione tak, jak powinno być, niż mam się spieszyć i nie wiem, tydzień krócej tu się siedzieć, nie? Nie, no ja wiem, tylko wiesz, no zima, nie zima, w zasadzie cię odwiedzam tutaj, wiesz, bo czy kwidzę nie u Beaty, czy tutaj, nie, to ty kurde normalnie ci powiem naprawdę hardcore, nie? Nie, tam. No. Ale co, teraz już tak, bo na chwilę wyjechałeś, tak. Teraz już jesteś tu na miejscu? Na miejscu robimy, pracujemy sobie tutaj i tam miałem taki projekt w Danii, robiliśmy. Także jak coś, to oczywiście na miarę na Piotra zostawię wam jak zwykle w opisie filmu, ale ogólnie cała Polska, nie? Cała Polska i tu wychodzi na to, że świat. Robiliśmy w Danii, robiliśmy na polu golfowym i tam robiliśmy spory projekt, ale... No. Ale tam się skończyliśmy właściwie i dobrze, bo Duńczycy bardzo ciekawie to robią. Właściwie prosiłem, żeby przyjeździł niwelator, bo chciałem zrobić od niwelatora belki stropowe. To powiedziałem, że nie, to w Danii nie musimy robić prosto. Nie musisz robić, weź po prostu. Więc kolejne doświadczenie na twojej drodze. Kolejne doświadczenie i to jest w mojej głowie nie do przeżycia, bo jak można coś nowego zrobić i zrobić to... Krzywo. Ale krzywo to ponoć też prosto. Podobno tak. Mhm. No dobra, idziemy, bo tu ciemno. Bardzo ciekawy komin. Tego akurat zlikwidowaliśmy, ale pod kątem wymurowany. No, cuda na kiju. Tak. Idziemy się ugrzać, bo zimno. No nie, teraz na kaszy jest ciepło. Jesteśmy w środku. Piwnica też jest w tym domu? Jest. Jest piwnica. Ogromna, przepiękna. Co ty gadasz? Tak jak u ciebie, tak. Podejdziemy, zejdziemy. Są... Pod całym budynkiem jest piwnica? Chyba tak. O kurde. Dwa razy tam byłem i... O kurde. I zobaczymy. Kasiu, Piotrusiu. Byłem tu, drugi raz jestem.
Zobaczymy. Ej, ale tutaj jest najcieplej w ogóle, nie? Tak, taka jest stała temperatura. No tak, bo to, no właśnie, nie? Trzymamy tu ziemniaki, proszę o... O, ziemniaki. Teraz zobaczymy, gdzie światełko. Ej, tak przyjemna jest ta piwnica. Przyjemna, no. Fajnie też te takie łukowe sklepienia. No. To bardzo ładnie to zamkowo wygląda. Zamkowo, jest nisko, wiadomo, nie? Ale, to ale jest możliwość do wybrania, tutaj... nie? Tak. No, pogłębić można. No to jest pewnie jakiś hydrofor. Aha. Na winnicę idealne. Nie czuć wilgoci. Nie czuć. No, jest tak, powiem ci, w szoku jestem, bo tak sobie, są takie piwnice, że wchodzisz i jest najgorzej, nie? A tutaj nie. Nie, tu jest, jest tak, no. Jest przyjemnie. Chyba tu... Przyjemniej niż u góry. Wow. I tu jest chyba druga część. No, nie byłabym sobą, gdybym się nie zapytała, czy coś znaleźliście? Żyjącego? No nie, no żyjącego, co? No nietoperze, to ja wiem, ale... Tu mamy Gezusia. O, ile... Widzimy go? Co jest? Jest, w norce tam. Nie, no chodzi mi o jakieś, nie wiem, dokumenty, jakieś, wiesz, gadżety przy rozbiórce dachu, to wiesz, no u nas były jakieś tam były, rzeczy. Tutaj nie. Nie było, nie tutaj było żadnej broni. Nie było właściwie nic. O, stare butelki, zobacz jakie. Widzisz, teraz już wiesz, gdzie oni schodzą, co się tutaj dzieje. Ale butelki, powiem ci, bardzo fajne. No, no i tam drugą część. Dla tych butelek kupili ten dom. Spodziewali się złota, ale były butelki. A co tam? No tutaj rozmawialiśmy z miejscowym, panem. To jak się okazuje, to Mazury to tak trochę drugi świat. Bo oni od 2 lat mają, 3 tutaj mają wodociągi. A tu nikt nie znał tego i każdy miał swoją studnię wybitą. I... Pozdrawiamy wszystkich. To już jesteśmy nad Podlasiu. No tak. Tak, bo jest granica tutaj. No tak, nie? No. Dużo osób w ogóle się do mnie odezwało, jak tam sobie na Instagramie powrzucałam, gdzie jestem i tak dalej, to z okolic mi się tu odezwały. I też osoby, które remontują stare domy, także pozdrawiam i chciałam tylko powiedzieć, że przepraszam, ale nie jestem w stanie do każdego, nie wiem, pojechać po prostu, no bo to jest czas też, trzeba, nie? Trzeba naciskać, wiadomo, przyjedzie. No. Że co? Naciskać trzeba, przyjedzie. No. Ja jedę tam, gdzie jest Piotr. Gdzie jest piwnica? Tak, gdzie jest piwnica, gdzie jest stary dom, gdzie jest remont, no wiadomo, nie? No dobrze, fajnie, ale chyba nie jest w całości podpiwniczona. Nie jest chyba, nie? Nie, nie, nie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani szanowna właścicielka. Dzień dobry, Kasia. Ja panią znam, Dzień dobry, proszę dalej. Dobra, wchodzimy, idziemy na herbatę. Okej. Usiądę sobie, przykicnę na listewce. Żegnam się z wami z tego miejsca. Już na dach nie weszliśmy, bo zaczął padać tak, śnieg sypać. Strasznie zimno i strasznie wieje, więc musicie zrozumieć, że są takie sytuacje na mojej ścieżce, na mojej drodze, karierze, że nie zawsze jest tak cudownie i fantastycznie. I jest chęć do nagrywania i do rozmów, bo zwyczajnie jest tak zimno. Nie spodziewałam się akurat, że aż tak przysypie i będzie tak zimno. Kolejny obiekt, stary dom, który zostanie uratowany i to jest fajne. Ja się mega cieszę. Fajnie, jak mnie zapraszacie. Bardzo lubię was odwiedzać. Jest to fajne doświadczenie i tak dalej, i tak dalej. No, także o, tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję jak zwykle wam bardzo za oglądanie.
za oglądanie do końca. No i oczywiście, jeżeli Wam się podoba to, co robię, nawet jeżeli to nie jest takie jak dzisiaj do końca szczegółowe i tak dalej, no bo jest zimno i to tak troszeczkę nie sprzyja, żeby nagrywać, żeby przeprowadzać jakieś super rozmowy i tak dalej. Z właścicielem się spotkałam, z właścicielami, przepraszam. Natomiast, no wiadomo, to nie jest tak, że każdy chce wystąpić przed kamerą, co musimy zrozumieć. Natomiast ja sobie tam porozmawiałam, no i fajny pomysł na to wszystko jest. Ja Wam kibicuję, ja trzymam za Was kciuki i oczywiście mam nadzieję, że w dalszych etapach również mnie tutaj zaprosicie kiedyś jeszcze, żebym pokazała widzom, jak to tam dalej będzie przebiegało. No, także kolejny budynek, słuchajcie, uratowany. Ubu dubu. Dzięki Wam bardzo.